Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest Raft. Jeszcze jesteśmy przy platformie, proszę Państwa, no ale będziemy dzisiaj kontynuowali oczywiście nasze przygody, także Wy zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to wiecie, tam ten guziczek czerwony, subskrybuj, żeby nie był czerwony, tylko szary. Natomiast my ruszamy, słuchajcie, z kolejnym odcinkiem, z kolejnym challenge'em. Zobaczymy, czy jakikolwiek challenge tutaj będzie, bo jeżeli otworzymy sobie dziennik, to tutaj z tego, co widziałem w poprzednim odcinku, był gdzieś kod. I ten kod, podejrzewam, że trzeba będzie wprowadzić do tej naszej maszynerii. Tak coś czuję. Oczywiście odcinki są, odcinek jest przygotowywany z wyprzedzeniem, więc jeszcze nie miałem okazji, żeby przeczytać wasze podpowiedzi, bo ich po prostu nie było. Natomiast szukam tego kodu gdzieś, czekajcie, nie, to o, to jest to, ludzie 1756, słuchajcie, próba nie strzelba, spróbujmy to wprowadzić, tutaj na tym naszym ustrojstwie, bo tutaj coś takiego jest, zwiększ liczbę, tak? Aha. Zaraz, bo zapomniałem kodu. 1756, okej. 1756. Dobra, czyli tutaj ma być jedynka, okej. Teraz tak. Zmień liczbę, okej. O, dobra. 17... 50 56. Ok, i teraz patrzcie, kurczę, jest. Słuchajcie, dobra, czyli rozpracowałem tę maszynkę. I teraz mamy tam kurs, więc trzeba podnieść kotwicę. Kotwica w górę. Ahoj, kapitanie. Tak jest, mój wierny majtku. I odbijamy. A, odbijamy tylko może żagiel najpierw, pyk. Niedobre jest to, że tutaj niestety musimy płynąć bokiem. Chciałem płynąć przodem, ale nie. No dobra, okej, coś tam się ruszyło w porząsiu, więc my płyniemy. Żegnajcie. Kimkolwiek byliście, nie zapomnimy o was. Bo nawet nie ma o czym zapominać. Nie znaliśmy was. Aleś mi przykro. Dobra, beczka jest. Okej. No i co? No i tutaj cały czas na morzu, no to może być nudnawo trochę, więc standardowo, to już tradycyjnie, jak coś się będzie działo, to wam oczywiście pokażę. Ponownie, proszę Państwa, walka z rekinem to już tradycja odcinków. Przybiliśmy do jakiejś wyspy, ale to nie jest nasza wyspa docelowa, po prostu była po drodze, więc stwierdziłem, a zatrzymam się, pozbieram surowców, ponieważ robię wielką akcję, sprzątanie i porządkowanie, segregowanie i tak dalej. Także powstało mnóstwo skrzynek. I teraz potrzebuję, wiecie, troszeczkę surowców, no też, żeby mieć na zapas. Oczywiście metal to jest standard, bo ten metal między innymi do zawiasów jest potrzebny, ale nie tylko do broni i tam do wędki czy coś tam. Chociaż wiecie co, stwierdziłem, że chyba za bardzo, tam zrobiłem ze 2-3 wędki metalowe, ale to się chyba nie kalkuluje. Więc raczej na drewnianych będę jechał, bo są tańsze, a jeśli chodzi o deski czy liście do zrobienia lin, to już w tym momencie nie stanowi dla mnie problemów. Ja mam całą dużą skrzynię wypakowaną liśćmi, dodatkowa skrzynia tematyczna jest na liny, więc też jest ich kilkadziesiąt. Jest co robić, słuchajcie, jest co robić i jest przede wszystkim z czego robić, no ale jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Stąd tutaj przybiliśmy do tej wysepki tylko po to, żeby zabić rekina, oczywiście pozgarniać surowce, no i płyniemy dalej. Widzę sporo metalu, więc to już mnie cieszy. Widzę glony, to też mnie cieszy. Może jeszcze tam piachu, gliny nazbieram, dlatego że jest dedykowana skrzynka pod to.
Więc mamy skrzyneczkę pod glinę, proszę Państwa, mamy skrzyneczkę pod piasek. No i dokładnie tutaj w tych samych, w tej samej skrzynce jest również szkło oraz cegły. Tutaj mamy skrzynkę, więc bardzo fajnie. To już tak na wstępie. Niespodziewanka. Proponuję, żeby może najpierw zebrać metal i glony. To jest priorytet. Ten hak nie jest tutaj w pełni sprawny, w związku z tym chciałbym jak najwięcej metalu. Co dziwne, słuchajcie, odpadki teraz będą mi potrzebne dosyć mocno i są tutaj odpadki, więc też je będę zbierał. Prawdopodobnie zabawię tutaj na dłużej, ponieważ jest, jak widać, jest trochę tego do zebrania, a że mam gdzie schować, to czemu z tego nie skorzystać? Się kurde trupa przestraszyłem. Wróciliśmy na trasę, proszę Państwa, ze względu na fakt, że skończył mi się hak. Więc teraz ten hak trzeba zrobić. Natomiast jest nocka, pewnie. Ja zebrałem mięso rekina. Zobaczcie, zebraliśmy 9 sztuk metalu, więc całkiem nieźle. Tam jeszcze jest metal, więc ja tam wracam za moment. Natomiast chciałem wam pokazać, jak tutaj zostało to ogarnięte. Mamy tyle skrzynek, tylko ja nie wiem, czy tutaj coś widać. Więc pewnie jeszcze raz pokażę. W każdym razie skrzynki są tematyczne. Tutaj mamy, proszę bardzo, na glinę, na piaseczek, na cegły i na szkło, więc jest co tutaj ogarniać. Tutaj mam całą skrzynię liści, natomiast obok mam linki, więc to jest fajne. Tutaj mam drewno, więc to, jak widzicie, porządek się robi. Porządek się robi. Będzie dobrze. Proszę Państwa, odbiliśmy od wyspy, jesteśmy już w trasie tam do tych kordów docelowych. Kurde, spierdzieliła. Muszę sobie łuk zrobić. O, będę taki snajper wyborowy, słuchajcie. I chciałem tutaj pokazać, że mam alternatywny przepis na zupę rybną. Tak? Czy nie? Nie, bo to jest zupa rybna, to jest prosta zupa rybna, a to nic. Tutaj go gdzieś przypniemy. Niech będzie, słuchajcie. I spróbujmy to sobie zrobić. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Zaraz, co tam trzeba? Trzeba dwa buraki i dwa ziemniaki i... Aha, śledź i tego. Dobra. Muszę się rozdegliżować najpierw. Słuchajcie, no to tak wygląda za dnia ten cały magazynek. To oczywiście jest zalążek. Co my w miejscu stoimy? Chyba w miejscu stoimy, słuchajcie. To jest oczywiście zalążek tego, co tak naprawdę potrzebujemy, aczkolwiek no, lepszy rys niż nic, jak to mówią. Tutaj mamy pióreczka, tutaj mamy gloniki, więc to można sobie ogarniać. Ta skrzynka jest jeszcze pusta, ale na pewno nie będzie. Tutaj mam odłamki, więc to też fajnie. Natomiast, dobra, linę mogę tutaj włożyć. Tutaj jest glina i piasek. O, to już widzieliście. Tutaj mam plastik, więc jest ok. No i na górze kamień tutaj. O, także tak to wygląda. No metal to już wiecie, że tutaj się znajduje. Dobra, bo ja już... Oj, już będzie mi burczał. Ale spokojnie, zjem tylko jednego rekinka. O. Ze względu na fakt, że chcę oczywiście tutaj ogarnąć temat zupy. Chcę zobaczyć, ile to w ogóle jest w stanie wypełnić fooda. I dwa buraczki tam były, tak? Nie, a tak, dwa buraczki i dwa ziemniaczki. No, to kucharz Pabellus, tutaj szef kuchni, będzie dzisiaj zupę gotował, także zapraszam, proszę Państwa. Tylko jak to zrobić? A? Ja, no jak to zrobić? Jak się tutaj co robi? A, umieść deska? A, takie, że... A, dobra, jasne, czyli wrzucamy do gara. Okej, proszę Państwa. To tak się pewnie robi, tak? Czy jak? Chłopie, ty się do kuchni nie nadajesz kompletnie. Czekajcie, zjedz? Nie, nie zjedz. Nie zjedz, tylko gotuj. A, podnieś surowy ziemniak. A to, że to trzeba tak porozkładać?
Ciekawa sprawa. No dobra, położyłem sobie tutaj takie rzeczy. Zacznij gotować. No, oczywiście. Ale Jerzy! Ja cię już kręcę normalnie, nie no. Słuchajcie, coś już się tu zrobiło. Umieść surowy śledź. Jasne, okej, teraz chyba rozumiem, o co w tym chodzi. Teraz chyba już kapuję. No dobra, ale to... Ja nie wiem, co tam się gotuje. Połóżmy jeszcze to. Bo to nie wiadomo. No nie wiem, no to coś się gotuje. No dobra. Dobra, słuchajcie. Jest moc. O, mewa przyleciała. Dobra, my płyniemy dalej. Właściwie to stoimy, ale zaraz to naprawię. Bo to tak to nie może być. No, musimy płynąć. Płyń. Ahoj, kapitanie. Coś tu się stało, coś tu się zrobiło. Umieść deska, okej. Okay. I teraz co dalej? Bo nie wiem. Czekajcie, może ja muszę mieć wolną rękę tutaj. A może zróbmy tak. I? Podnieś surowy śledź. No, tutaj się nic nie dzieje. Staram się cokolwiek tutaj zdziałać, ale... Ciekawe. Zrobiłem zupę, której zjeść nie mogę. Chyba, że to czekajcie, chyba, że to jeszcze nie jest gotowe. Widać, że tam coś pływa. Dobra, na razie sobie dam spokój z tą zupą, bo są ważniejsze sprawy. Bateria nam się wyczerpuje i to jest masakra. Tutaj widzimy, że już niedaleko jest ten punkt. Bateryjka prawie na wyczerpaniu. Natomiast... widzimy, że już niebawem dopłyniemy, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. Czekajcie, jak się naprostujemy, tak żeby ten znaczek był tutaj po środku tej linii, to ja go wyprostuję, znaczy żagiel wyprostuję i będzie płynął do przodu. Mam nadzieję, że moje scentrowane oko poradzi sobie z tym bez większych przeszkód. No dawaj panie, bo za chwilę mi padnie kurde mój tutaj pecet. I gdzie ja będę nagrywał i grał w LOLa? Nie żartuję, nie gram w LOLa. Wy wiecie, że ja w takie gry nie gram. No, dawaj. Chyba trzeba będzie zrobić nową baterię. Przynajmniej do czasu przeczytania komentarzy od was. No i jeszcze troszeczkę. Nie, dobrze jest, słuchajcie, dobrze jest. Nie ma co narzekać. I tak nam się całkiem nieźle tutaj powodzi. Dobra. Wystarczy tego dobrego, bo jeszcze muszę mieć tam na weryfikację, czy dobry kurs obrałem i tak dalej. Chyba, no tak jak powiedziałem, no to jest moje scentrowane oko. Ale tu jest chyba prosto. Teraz powinniśmy prosto płynąć. Co z tobą? Nie zmieniłaś zdania? Dobra, trudno. Nie, to nie. Kurczę, tu z głodu można byłoby zginąć. Kurczę, nie pomyślałem, a jak miałbym tę zupę zjeść? Przecież tu miska jest potrzebna. No i wytworzę sobie miskę. Ile ja tych misek zrobiłem? O panie, toś pan chyba w tym momencie przegiął lekko pałeczkę. Trzeba było patrzeć. Dobra, trudno. Czasami trzeba sfejlować. Dobrze, idziemy. Wleczemy się, a może się uda. No i... No i teraz, proszę bardzo. Pyk. Zupa warzywna. Okej. I? A, to wiecie co? To słuchajcie, ja mogę sobie w sumie na zapas tego narobić. Zobaczmy, ile fooda nam to ogarnie i picia. Ale wiecie co? No, źle nie jest, aczkolwiek... Jedna miseczka? Dobra, czyli ja widzę, że tutaj tak na dobrą sprawę to jest chyba alternatywa. Tak samo jak to. Ten przepis to ja nie wiem, zastanawiam się, ten kompot owocowy. Zobaczymy, co nam z samych ryb wyjdzie, wiecie, bo... tak przyznam szczerze... Aha. Słuchajcie, coś tam, jakieś szkielety pływają, kurde. Pick-up resztki. Okej. Okay. Mogę to wypić?
Mogę, dobra, resztki też trochę fooda ogarniają, aczkolwiek... Wydaje mi się, że ja powinienem tutaj położyć po prostu dwie ryby i dwa warzywa, a nie na zasadzie, że... no wiecie co, spróbujmy jeszcze. Spróbujmy jeszcze, weźmy sobie, powiedzmy... taką rybę i no nie wiem, i śledzia. I do tego weźmy sobie buroka i ziemnioka. No i zaraz przetestujemy, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Czy to rzeczywiście będzie tak trybiło, czy też nie, bo... Co nam z tego wyjdzie? Tutaj rybeczka i tu ziemniaczek będzie. O, dobra, porząsiu. I zacznij gotować. I co z tego wyniknie? Dechy. Ja to... O, słuchajcie, jest jakaś wyspa tym razem i to jest chyba ta wyspa, do której my właśnie zmierzamy. Więc trzeba się pomału ogarniać. Ja tu jeszcze tylko sprawdzę na swoim super komputerze gamingowym. Tak, dokładnie, to jest ta wyspa. No, będzie się działo, słuchajcie. I zaraz zobaczymy, co tam możemy zdziałać. Od razu widać, że ta wyspa jest olbrzymia. Zdecydowanie większa niż ta, na której dotychczas byliśmy. I mogą być jakieś dzikie stworzenia, mogą być jakieś tam, wiecie, bandity, albo inne rzeczy, bo w sumie tam było takie pytanie, ludzie i tak dalej. Ja bym chciał gdzieś dobrze przybić. O, słuchajcie, tam jest tego, tam jest chyba jakiś ośrodek turystyczny. No, coś tak mi się wydaje. Słuchajcie, wiecie co, ja bym podpłynął od drugiej strony. Bo tutaj to nie ma sensu, więc obrócę się tam. Co z tą zupą, bo ja tutaj z głodu zaraz zdechnę. Wiecie co, to chyba się nie opłacało robić takich rzeczy. No, ale chłopaku, ty się tam w bok odbijesz, czy się nie odbijesz? Dawaj mi tę zupę szybciej. Szybciej dawaj. No, dawaj, że szybciej. Ech. O, chyba się ugotowała. Słuchajcie, tam jest jakaś stacja radarowa, jakiś... A nie, to chyba masz telewizyjny jest. Dobra, wszystko jasne. Prosta zupa rybna. Aha, no czyli widzicie. Dobrze, no i teraz zobaczmy. Pyk. Okej, dobra, to można sobie, wiecie co, to można sobie takich zupek przygotować. To w sumie nie żałuję, że tyle misek zrobiłem. Można to wkitrać do skrzynki z jedzeniem. Od razu tutaj sobie te miseczki położę. Coś takiego. No i niech tak będzie. Czy tym razem trafię? Albo nie. Wiecie co, poczekajcie, bo ja i tak muszę odbić w bok. Bo coś opornie to idzie. Więc tak to zrobię. Chcę podpłynąć, bo tam jest łagodne zejście, słuchajcie. I jeszcze się napiję. I zrobimy sobie łuk. Będziemy takim snajperem wyborowym, proszę państwa. O, wypełnimy sobie buteleczkę. A ja tutaj jeszcze mam kubeczek, żeby napełniać, bo niestety, ale w tym wypadku, jeżeli jest pełna ta kuweta, nazwijmy to, kuwetą, to niestety, ale nie mogę już wypełnić wodą. To z jednej strony normalne, a z drugiej strony wolę mieć jednak na zapas. Aha, to już wsio. Więc tak to zrobimy. Tutaj butla tlenowa, płetwy. Płetwy już mi się kończą, ale to nic nie szkodzi. Deseczki tutaj na wszelki wypadeczek. Coś tam mi się jeszcze ogarniało. Metal, dobra. To na razie może stać puste, nie ma z tym problemu. Trochę jeszcze metalu mam do przepalenia, ale staram się, tak wiecie, dozować, nie? Trochę surówki zostawiać, trochę przetwarzać, ale nie wykorzystywać, bo nauczony przykrym doświadczeniem nie wiem, do czego się to może jeszcze przydać. Dobra, broń. Słuchajcie, łuk. I teraz tak, potrzebujemy linę. 4 liny. Maść z pnącza. I śrubę. No to w sumie niepotrzebnie sztabkę oddawałem. A nie, mam śrubę gotową. Okej. Okay. I 2 sztuki mazi z pnącza. 2 sztuki. Pyk. No, maść z pnącza można byłoby przepalić, bo to już nam się pomału kończy.
Więc od razu sobie tutaj wrzucę do pieca. Okej, okay, i robimy łuk, proszę państwa, robimy łuk. I siabada. Słuchajcie, ta zupa to jakieś tutaj daje, nie wiem, jakiś taki inny kolorek. Czy ktoś wie, co to może oznaczać? Wy na pewno wiecie. Dobra, tak to sobie zrobię. I teraz do tego strzały. I mamy tak, metalowe strzały. Aha, tu sztabka metalu. To nie, a tu kamienne strzały. To wiecie co, ja wypróbuję najpierw na kamiennych strzałach. A to ze względu na fakt, że kamienia mamy, jak widać, sporo. Aha, i to aż 3 kamienie zużywa. Ale za to daje... No, całkiem niezłą ilość strzał, więc wiecie co, to może... Może te metalowe też by dawały. To wie. Dobra, na razie się porozkładam z całym tym badziewiem. O, tutaj tak zrobimy. Oczywiście cała wyspa do penetracji. Wszystko trzeba spenetrować. Co ja tutaj jeszcze potrzebuję? Odpadki potrzebuję odłożyć. Gwoździe myślę, że też można byłoby odłożyć, bo na co mi to? Tutaj gdzieś mam te talony, te takie trofea. O, no ja to sobie zbieram, słuchajcie. Nie przeszkadza mi to w niczym. Dobra. Jak się z tego strzela? Mogę wycelować? Nie. Podejdę. Jaki łeb odskoczył, kurde. Kazaliście mi zbierać strzały zanim cokolwiek tutaj zrobię, więc tak też jest. Czyli jak widać strzały są do odzyskania. W porządku, nie ma problemu. Nie ma problemu. No to słuchajcie, mamy to. Gdzie jest wyspa? O szajsa. Czekajcie, bo kurde, co ja zrobiłem? Spierdzieliłem. Proszę państwa, ta wyspa i te nadajniki i tak dalej, to się okazało, że to jest statek. Takie rzeczy. Więc spoko, fajnie. Pomagam się sobie tutaj wiosłem, bo na żagiel nie ma co liczyć. Naprawdę już fajnie byłoby mieć jakiś silnik. Ale... znowu jest lekki panik, jak to GG zwykle pisze. Bo nie wiadomo, co tam się znajdzie. Czyli to nie jest olbrzymia wyspa. To jest po prostu statek, który się na wyspę władował. I ciekawy jestem, co tam znajdziemy. Kiedy się zastanawiam, wyłączyłem komputer? Wyłączyłem komputer, to dobrze. No, bez wiosła to on nie chce. Widzicie? No, żagiel skierowany jest w tamtą stronę. No, najwyraźniej chyba nie wieje. Czy płyniesz? Czy nie płyniesz? Dobra, chyba płynie. W porządku. Słuchajcie. Nie wejdziemy tam po ciemku. Drzew widzę, że jest od groma, więc ja już się rozbieram tu ze wszystkiego, co mam. Bo potrzebne mi będzie miejsce. Więc tak. Tutaj z metalowych rzeczy nie ma nic. Dobra. Z desek też nic nie ma. Okej. Okay. W ogóle desek to już jest niewiele. Tutaj jest plastik. To plastik. Nie plastik, tu jest plastik. Tutaj plastik, o. Tutaj jest wszystko pozajmowane. Linek, no mam liny, dobra, w porządku. Piórka to na górę. Pyk. Wiecie jak teraz fajnie z tym łukiem, kurczę, się strzela? To jest niesamowite. Wiecie co, ja na razie tutaj podkładam te rzeczy, które nie będą mi potrzebne. O, w ten sposób zrobimy. I oczywiście, jeszcze dodatkowo... Żeby nie było, nie no, chyba nie płynie. Coś stoi w miejscu skubany. Chłopie, ogarnij się, naprawdę, no ogarnij, że się, no. Jak wstanie dzień, to ja się najem, napoję i wtedy tam wkroczymy, bo to nie ma co. Nie wiadomo, co tam na nas czyha. A wolałbym jednak nie dednąć. To całe wiosło zużyję przez tego badziewiaka. Jest żagiel, no i żeby nie można było, kurde, z niego skorzystać, to już naprawdę wstyd, wstyd. Natomiast słuchajcie, na radarze namierzyłem jeszcze taką, jest taka zielona kropka. I tam też będę się chciał udać, no, pewnie nie w tym odcinku, bo już nie zdążymy, bo to już znowu tasiemiec się robi. Natomiast ogólnie mówię,
że tam popłyniemy sobie, zobaczymy, co tam będzie się znajdowało. No, popłyniesz sam? No ciekawa sprawa. Dobra, trzeba wiosłować. No nie ma rady. On sam nie chce płynąć. Więc trudno, zużyje całe wiosło, ale dobije tam. Może by o tutaj się wpasować. Czemu by nie? Nawet lepiej, nawet bliżej będzie. Potem po prostu na wstecznym wycofam. mamy tutaj wsteczny. No, zaraz się wiosło rozdupcy. Nie dociągnę tam do końca. No właśnie. To może chociaż, żagielku, byś pomógł tutaj, żeby już tak na ostatnich tych prostych, to tam, o. Dasz radę tam? Do rogu? Do rogu nie da rady, ale... Ale coś kombinuje tutaj. No chłopie, tratwa do kitu. No nic, trudno, to zrobię jeszcze jedno wiosło, niech stracę. Co tam na wiosło jest mi potrzebne? Na wiosło jest mi potrzebne 4 dechy, 6 plastików i 2 liny. Dobra. To tak, 4 dechy. Bo najwyraźniej mam ich za dużo. Do tego 6 plastiku. Już tak, żeby wiecie, żeby się nie rozbierać, to tak akurat dam, żeby było. I dwie linki. Tak. Wiosło to się tak czy inaczej przyda, to nie ma co marudzić, bo czy się gdzieś odepchnąć, czy gdzieś się obrócić. On się w ogóle oddala. Kurde, skubany. Chłopcze, nie denerwuj Pabelluska, bo cię Pabellusek dojedzie. Nie robi się tak. Dawaj tutaj. To jest jakieś wielkie drzewo. Ciekawy jestem, czy będę mógł je ściąć. Oczywiście siekiera też mi się kończy. No, żeby się tu ładnie wpasować. Tam widać chyba jest głęboko. A, może i nie. Dobra, władowałem się szybko. Kotwica, kotwica, kotwica. Ahoj, kapitanie. Pyk. Dobra, składamy żagiel. Od razu ja go obrócę, bo to później... No, chłopcze. Chłopcze, nie denerwuj mnie, obróć się. No, pyk. O. Tam go obrócę. I w porządku, no to mamy dzień, słuchajcie. Mamy dzień. Czyli teraz tak, napoimy się. Najedzmy się. Bo tu też trzeba. Nie tu, tu. O, łódka z kurczaczka, znaczy z mewy, sorry. Ta już skrzeczała tam, bo powiedziałem z kurczaczka. Nie denerwuj się, nie denerwuj. Dobra, tyle wystarczy. Nie będę się objadał, bo to wiecie. I wypróbujemy tę naszą broń. 17 strzał. Może być. Wiecie co, ja sobie zapiszę rozgrywkę. Tak na wszelki wypadek. Bo znowu mnie telepka bierze. I teraz tak. Aha, to tak... Fajnie mnie kuźwa w konia zrobiliście. Ja myślałem, że tu ląd będzie. Ale nie. Dobra, zobaczmy, czy da się to ściąć. Aha, to jest nieścinalne drzewo. Szkoda. Wielka szkoda. No dobra. Ciekawe, tutaj coś by było, czy tam rekin jest w stanie wpłynąć, to taka laguna jest w takim razie, nie? Widać, że to jakiś wycieczkowy statek, bo popatrzcie, jeszcze jakieś chorągiewki i coś tam, nie? Takie coś. Fajnie, fajnie. Są przygody. Podoba mi się to. Może po tych kamieniach, jednak starajmy się po tych skałach tutaj ogarniać temat, bo... Sam nie rozumiem... Kurde, po kamieniach, chłopie, po skałach. Zaraz cię rekin zeżre i tyle będzie z wycieczki. Dobra, jakoś tutaj oczywiście znowu parkurek. No ale nie mów, że nie dasz rady. Dobra,
To na spokojnie. Ten kawałek powinniśmy przepłynąć bez jakichś większych konsekwencji i problemów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, udało się. Authorized personnel only. Dobra. No, jesteśmy autoryzowani. Na spokojnie. Bez zbędnej spiny. Jakaś mgła. To już się klimat horrorowy robi. Dobra, oczywiście zbieramy wszystko, co można. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby... Trzeba pamiętać o tym, żeby szukać jakichś notatek. Co to jest? Użyj. A, dupa. A nie, jednak. Okej, okay, udało się. Światło jest. No to, to dobrze, to już coś. Co tutaj? Notatka. Ktoś tutaj chodzi. Słyszę jakieś kroki. Dobra, czytamy. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ani jak długo wytrzymamy. Próbowaliśmy zatkać dziurę, ale woda wciąż się podnosi. Wiatrak wydaje dziwny dźwięk. Mati chyba zalał silnik. Sain ciągle odpala race sygnałowe, a Filip puszcza muzykę tak głośno, jak to możliwe. Chyba już postradaliśmy zmysły. Wyrzucę wiadomość za burtę po zmroku. Może zabierze ją prąd. Kimkolwiek jesteś, pomóż nam. Narysowałam mapę. Mam nadzieję, że coś da. Celine. Aha. Cały czas słyszę jakieś tutaj człapanie. Łom, słuchajcie, mamy. I dyktafon mamy. Czekajcie, czy dałoby się... Aha, nie wiem, czy mamy. Co to za dźwięk może być? Kurde. Jestem coraz niby bliżej, bo... Ten dźwięk się nasilił. Użyj łom. Ale gdzie ten łom, kurczę? No niby dostałem, ale nie dostałem. Ach, to tak! Takie rzeczy. A, to łom był tylko jednorazowy. Wow! Coś tu jest! Wow! Ale jaja! Co to jest? Szur jakiś, kuźwa, co to ma być? Ja cię kręcę! Ależ mnie pochara... Co to ma być? Kurde, co to jest? Słuchajcie... Analiza mojej skóry wykazała straszną gęsią skórkę. Ja pierdzielę. Co za masakra? To hoduje takie kuźwa bydlęta. Ale mieliście rację, że tutaj jakieś będą takie różne akcje. Najgorsze, że tu niewiele co widać. Może trzeba byłoby tę latarkę zrobić. Wymaga obcęgi. Nie mam. Ale dalej ten dźwięk jest. To może nie był jeden szczur, słuchajcie. No to mi szczura przypominało, nie? Ale jaja. I coś ich, kurde, mogło zeżreć, tych ludzi. Kupa żarcia. W porządku. Niesamowite.
Dobra, tutaj nic nie ma. Wymaga obcęgi. Podejrzewam, że gdzieś te obcęgi tutaj będą. Skąd to może dobiegać? No, powiem tak. Była opcja robienia zbroi i chyba widzę już, do czego to się przyda. Dobrze, bardzo dużo mamy tutaj surowców. Oczywiście poruszam się najostrożniej, jak tylko można. Notatka. Transkrypcja. Wiesz, co jest najgorsze? Ten skurczybyk pewnie to wszystko przeżyje. Jersey, prawie skończyło nam się jedzenie. Połowa załogi siedzi w szalupach, ta kupa złomu tonie, a ty dalej gadasz o tym szczurze? To jakiś mutant, rozumiesz to? Zeżarł połowę pudła trutki i miał jeszcze siłę przecisnąć się do kokpitu. Trucizna mogła się przeterminować. A pamiętasz, jak Olof do niego strzelał? Kula trafiła tak mocno, że aż odskoczył. Może udawał? A jak Karl utopił go w kuble wody geniuszu, to był inny szczur. Jak to, jest ich więcej? Okej. Czyli już wiemy, co nas czeka. Coś ich chyba pożarło. Aczkolwiek nie widać nigdzie żadnych zwłok, nie widać krwi. Był po prostu szczur. Ktoś go musiał tu zamknąć, wiecie? Ja tak myślę, że ktoś go tutaj zamknął. Tego szczura. Ale surowe mięso to już jest coś takiego, wiecie, lepszego. Dobrze, że mam dwie włócznie tak naprawdę. Nie mam obcęgów. Obcęgi raczej nie do zrobienia w tym momencie. Chyba, że gdzieś je znajdę, chyba, że... Nie, no, nożyce doskonale obcinają wełnę. No, no to nie są obcęgi. Natomiast... Ja tutaj nigdzie nie zaobserwowałem obcęgów. Może być tak, słuchajcie, że to będzie gdzieś indziej. Gdzie indziej to będzie. I po prostu trzeba będzie tutaj wrócić. Dobra, ciśniemy dalej. Wymaga niebieskich lustrz. Tak, niebieski kwiat i kolca. A ciekawe, co by było, jakbym chciał użyć łuku. Aczkolwiek podejrzewam, że... Łazienka. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, ogarniamy to. Podnieść czerwony klucz, ok. Dobra. A to czekajcie, bo słuchajcie, mnie się tu światełko jakieś jarzy. To nie wiem, to ja mam tę latarkę na głowę, czy nie mam? Napijmy się. Prawdopodobnie trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze wrócić na naszą tratwę wspaniałą. I się cofnąć, bo nam nie starczy tutaj ani wody, ani jedzonka. Znaczy jedzenie to może jeszcze by było. Natomiast woda. Użyj. Masakryczna ilość towaru. Dobra. Wygląda na to, że jest czysto. Znowu słyszę kroki. Może się okazać, że to, słuchajcie, będzie jakiś
Zbiornik paliwa, patrzcie. Ale jazda. Ale to wszystko jest... Czekajcie, a gdzie mi się to ładuje? Bo ja tutaj nie widzę tego. Gdzie to się dzieje? Czekajcie, chwila. Tutaj coś nie. Nic tutaj nie ma. Tu nie. No gdzie ten zbiornik paliwa niby? Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie. Co ja zbieram i gdzie to się znajduje? Bo w przepisach tego nie mam, a w ekwipunku też to nie istnieje. Więc... dziwne trochę. Pewnie to się później wyjaśni. Dobra, zbieramy, słuchajcie, wszystko co się da. Bo to się zdecydowanie przyda. Prawdopodobnie w takich miejscach będziemy... Coś tak strasznie czarno się teraz zrobiło. Noc jest, zdaje się. Prawdopodobnie w takich miejscach, proszę państwa, będziemy mogli... znaleźć różne przepisy na jakieś tam rzeczy. No liczę na silnik. Poruszanie się po ciemku to jest głupi pomysł. Notatka. Kasperze, system wentylacyjny się popsuł, a zapasowy generator lodówki wyzionął ducha. Większość kabli szlak trafił, więc musisz działać szybko. Wkrótce zostaną nam same konserwy. Wygląda na to, że dobrały się do nas szczury, tylko błagam, nie mów nic Jensowi, Oskar. PS, wiemy co chowasz przed Karin. Lepiej zrób pożytek z zapasów, zanim my to zrobimy. Tak będzie lepiej. Aha. Już na bank wiem, że to nie jest jeden szczur. Liczba mnoga. Podnieś notatka. Mhm. Transkrypcja. Dziennik zasobów, dzień... Boże, kogo to w ogóle obchodzi? Mięso prawie się skończyło, zostały warzywa. Pewnie damy radę na nich pociągnąć jeszcze jakiś miesiąc, jeśli gospodarz zgodzi się zwiększyć rację. To zabawne, Olof ani trochę nie schudł. To chyba ostatni grubas na ziemi. Co ty u diabła robisz, Jens? Szukasz tego cholernego szczura? Odsuń się od zbiorników paliwa, słyszysz? Idę już, idę, nie gorączkuj się tak, dobra? Nawet nie łykałem skrytki... Nie tykałem skrytki twojej dziewczyny. Porachuję ci wszystkie kości, jeśli się nie opanujesz. Potrzeba tu lepszej ochrony. Ludzie zaczynają szaleć, tak? Dobra, po każdym takim pomieszczeniu będę save'ował grę. Liczę na to, słuchajcie, że... to coś, co słyszę... to chodzi w jednym miejscu. To jest, słuchajcie, tak jak rekin, wydaje mi się, wiecie? Takie te szczury. Mam pomysł. Musimy zdobyć źródło światła. Jakieś, tylko jak? Cofnąłem się, proszę państwa, na tratwę i wszedłem sobie tutaj w inwentarz i się okazało, że kurde, ta latarka nagłowna, to trzeba się jej było nauczyć. I tę zużytą baterię, którą tam wymieniałem, to użyłem i okej. Okay. No i teraz zobaczmy, gdzie to mogłoby być. Latarka na głowę, bateria i lina. No to do zrobienia, słuchajcie. Więc ogarnijmy sobie liny, to nie ma problemu z tym, bo liny mamy, dwie linki mogę sobie wziąć. Natomiast jeżeli chodzi o baterie, to zaraz to wytworzymy, bateria. Plastik, odpadki, to plastik w porządku, będzie tutaj. 6 sztuk. Mhm. I sztabka miedzi. Sztabka miedzi i możemy stworzyć baterię, a teraz wróćmy do latarki. Latarka na głowę. Stwórz. Pyk. No i mamy to. I teraz to mogę założyć niby, tak? No i dobrze. Prawidłowo. Dobra.
Proponuję, słuchajcie, żeby może zrobić metalowe strzały jednak. Wiecie, coś tak czuję, kurczę, że to się przyda. A jednocześnie wypadałoby jakieś jedzenie ze sobą zabrać, bo to jednak czas tam leci niesamowicie. Zwykły drewniany łuk, co? Aha. A strzała metalowa? Dobra, spróbujmy tego. Słuchajcie, spróbujmy tego. Piórka będą. Tutaj są piórka. 6 piórek. Wezmę o, w ten sposób. Dechy są. I sztabka metalu. Dobra, i zobaczmy, ile to będzie strzał. 6 to 12, ok. Wystarczy. Nie będziemy szaleć. Dobra, tak to zrobimy, ale kurczę, emotion. Dobra, piórka odkładam i odkładam to. Tutaj do śmieci odłożę też, znaczy do śmieci, to nie są śmieci, tylko takie rzeczy na razie niepotrzebne. To sobie to odłożę. I w porządku. Chciałbym wypróbować w takim wypadeczku strzały metalowe. Na mewie najlepiej. Aha, czyli tak to działa, dobra. Szybko strzelność, czyli trzeba naładować, tak? Pyk, ciach, dobra. Z połowy też się ogarnęło. No i dobrze. Dobra, tutaj narobię tego żarcia. Wydawało mi się, że dwie mewy siedziały, ale jednak nie. Ach, kurczę, normalnie niesamowite. To jest po prostu coś niesamowitego. Jakieś emocje, słuchajcie, gra potrafi dostarczyć. Sobie tego kurczaka teraz zjem, natomiast przygotuję jeszcze na... Aha, na drogę to bym miał. To w porządku, nie ma problemu. Butelkę mam... Aha, butelki nie mam napełnionej. Dobra, to napełnię butelkę wodą i to już będzie na drogę. Natomiast tutaj to ja sobie ogarnę piciu takie na teraz i będę z kubeczka sobie brał. Cały ten plastik, tam było 17 czy 16 plastiku, to sobie ogarnąłem, proszę Państwa, i już jest w skrzyniach. Natomiast cała reszta, no to przed nami, nie? Podejście numer 2, proszę Państwa. No i teraz tak, i teraz może od razu sobie założymy. O, latarkę, od razu jest lepiej. Dobra, ciśniemy. Tutaj już byliśmy. W związku z tym, tu wszystko było ogarnięte. Dobra. A wiecie co? Zapiszę rozgrywkę i zobaczę, czy tu jeszcze jeden szczur będzie. Czy to się zresetowało, czy też nie. Zobaczmy. O, tak! Okej, okay, nie ma problemu. Wypróbujmy strzały. Nie, może lepiej nie. Czyli to się respi. Okej, okay, tam jest jeszcze szczur. Jeszcze jeden. Czyli dwa by były? Och, ty mendo! Wygrałem, ty przegrałeś. Okej, okay. Zapiszę. I zobaczmy, czy tu jeszcze jeden siedzi? Nie. Czyli się respią szczury, słuchajcie, tak czy inaczej to się respią. Skubane. Te obcęgi by trzeba było znaleźć, naprawdę. Jeszcze tak patrzę, proszę Państwa, czy byłaby tutaj... Byłoby coś ciekawego, ale nie. Tam są schody. Niebieski klucz potrzebujemy. Dobra, czyli... Tak czy inaczej to trzeba szukać. Teraz to przynajmniej coś widać, dlatego jeszcze raz to przechodzę, bo wiecie. Tutaj to nic nie było. To był spokój. Znaczy, było, ale już zebrane. Natomiast my skończyliśmy, zdaje się, chyba tutaj, tak? Tak, no i teraz przynajmniej widać, czy coś siedzi, czy nie siedzi. Patrzcie, część mechaniczna, ale jaja. Ale też tego nie ma.
też tego nie ma, więc być może to będzie do nauczenia się, ale słuchajcie, tej butli dla przykładu nie zauważyłem, nie? Też nie mamy żadnej butli, a nie zauważyłem, proszę Państwa, tam, żeby się nauczyć. Owcęgi, słuchajcie, znaleźliśmy, wspaniale, więc możemy się wrócić. Wymaga części mechanicznej. Ale co? Wymagania. 5 części mechanicznych. To co to by było? Jakiś wózek, tak? Wymagania. 1 kable elektryczne, zapalniczka, zbiornik paliwa, kula. Coś tu łazi, kuźwa. Niepokoi mnie to bardzo. Tak jakby za ścianą. Kurde felek, no. Dobra, słuchajcie, idziemy. Będę bardzo często zapisywał rozgrywkę, bo to wiecie, nie ma co. Nie ma co ryzykować. Najgorsze, że te mędy się respią. Nie? Tylko chwila, bo tutaj nie ma jakiegoś przejścia czy coś, bo to wiecie, niebieski kluczyk. Bo tam schody były, aczkolwiek, no co z tym? Zbiornik paliwa, kula. 5 części mechanicznych. Znaczy, że co, że miałbym to zrobić, czy jak, czy... Wiecie, ja u nikogo nie oglądałem Rafta, więc tak na dobrą sprawę, no nie mam wiedzy na ten temat, więc wybaczcie, że tak trochę lamię, ale... Znaczy trochę. Wybaczcie, że lamię. Stairs. Ale czekajcie, bo mamy obcęgi, ja bym się cofnął, słuchajcie, bo... No właśnie, bo być może tutaj będzie klucz. Nie zamykam już drzwi, bo to... Zamknąłem poprzednio i pożałowałem. Ale możemy teraz użyć. I co? Jest niebieski klucz, słuchajcie, fajnie. I mamy notatkę. Już działa? Dobra, 3 razy próbowałem. Kapitanie, wybacz, ale gorączka już ci chyba nie przejdzie. Miałeś rację, wyruszyliśmy po omacku z ledwo zapełnioną spiżarnią i bez żadnego lekarza. Chyba nie uda nam się tego przeżyć. Olof chyba też zdaje sobie z tego sprawę. Strasznie się miota, ostatnio próbował zgarnąć twoją spluwę z sejfu. Ciekawe, czy wiesz, że zabraliśmy kulę. Wszyscy zdają się kompletnie tracić głowę. Klej Kaspera uświadomił mi, jak bardzo cię potrzebujemy. Kiepsko radzę sobie ze sklejaniem wzniosłych zdań, ale tu jest ten cholerny szczur. Chodź tu, skór. Okej. Okay. Znalezione przedmioty, zobaczcie. O, takie rzeczy. Dobra, część mechaniczna, zbiornik paliwa, w porządku. Dyktafon. Okej, okay, fajnie, fajnie. Czyli to jakby do czegoś tu się przyda. To chyba nie jest do wytworzenia. Dobra, słuchajcie. Mamy klucz, to jest najważniejsze, więc oczywiście tradycyjnie zapisujemy. I możemy już wejść na schody w takim razie. Ale tam może być szczur. Jak ja nie lubię ciasnych pomieszczeń, kuźwa. Nie idzie się w ogóle ruszyć. On tutaj musi być. On gdzieś tutaj chyba łazi. Ajajajajajaj. Przydałoby mi się miejsce, gdzie mógłbym się plecami do ściany ustawić i mieć pogląd na to, co się dzieje. Dobra, z notatki słuchajcie, wiemy, że tutaj może się znajdować broń w jakimś sejfie. Szczur jest coraz głośniej. Gdzieś łazi. To jest kibel chyba. Nie, to nie jest kibel, to jest do układania bil. Dobra, moment. Okej, okay, czyli on znowu gdzieś jest za ścianą. Natomiast tutaj wydaje się być czysto. Aczkolwiek też niczego nie widzę. Miałem się tam wskoczyć za bar, bo tam widzę, że...
Dla chcącego nic trudnego. Jak nie górą, to dołem. Dobra. Tam jeszcze mamy schody. A się wbiłem, kurde, w grę, słuchajcie. Daj ta spokój. Strasznie rozbudowany jest ten statek. Dobra. Trzeba bardzo dokładnie wszystko przeszukiwać, niestety. Znaczy, niestety. No z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony... Wiecie jak jest. A, latarka się zużywa. No pięknie, kurde, no tak, mogłem to przewidzieć. Trzeba ruszyć tyłek, bo... Bo będzie lipa. Zostaniemy tu po ciemku i wróć człowieku teraz. Myślę, że kolejna notatka. Tak przynajmniej wyglądało. Jeżeli byłaby tutaj broń, byłby safe, to raczej w kajucie kapitańskiej, bo tak głosi notatka. Pewności co prawda nie mam. Przeszukujmy pokład po pokładzie, bo to... Aha, tam się chyba wejść nie da. Pozostawiane. Tam jest kotek. Dobra, nie będę się pchał na siłę. To mogę otworzyć, ale na razie spokojnie. Na razie tu zobaczmy, czy coś tu się znajduje. Safe może być w ścianie, może być też na podłodze. Ale z drugiej strony, czekajcie, bo tam też w tej notatce było coś o kulach. Mogło być tak, że kul nie ma. Bardzo dużo plastiku. Tutaj wejść nie mogę. A tu już tak. I mamy szczura. Oj! Oj, oj! Bo on mnie zaraz zabije. On mi... Czekajcie, on mi tutaj kasuje? Kasuje atak? No co on? Uła! Ha! Ciekawe. No i dobra, i tutaj załóżmy sobie może, chociaż nie, wiecie co, na razie nie będę zakładał latarki, bo, a może i będę. Tutaj widać jak na razie, nie? Czy mam nadzieję, że wy tam widzicie cokolwiek. Natomiast ciekawe jest to, słuchajcie, że niestety, ale tutaj tej gry nie da się skubanej oszukać. Dobra. Zamknę te drzwi, bo tam, słuchajcie, siedzi ten głąb. Tutaj mamy schody, ok? Dobra, jakoś to trzeba zrealizować. Słuchajcie, te szczury się respią, tak? Więc no, musimy jakoś tutaj sobie z tym poradzić. Jak? Jeszcze nie wiem, ale jakoś trzeba. Dobra. Tak trochę po cichu. Żeby dziada słyszeć, nie? Niestety nie mam maści, słuchajcie, która by mnie była w stanie uleczyć. Tutaj szczura nie było, zdaje się. No. Dobrze, ja zamknę te drzwi. Aha, nie da się zamknąć, szkoda.
Wielka mi szkoda, to prawda. Szukamy dalej różnych rzeczy. To są takie skubańce, kurcze, że ciężko ich ubić, a to jest również jakby... O, jest. O, tu jest safe. O, chyba mam na niego sposób. Chyba mam sposób na dziada, słuchajcie. Jak on uderzy, to go od boku trzeba trzepnąć. Tutaj jest, słuchajcie, safe. Pytanie, mogę? Wymaga... Aha, jeden kod czterocyfrowy. Dobrze. No i teraz trzeba uważać, bo niestety jesteśmy poharatani nieco. No i teraz rzecz jest następująca. No tutaj jest ten safe, a ja nie mam kodu, tak? No i trzeba byłoby kod znaleźć. I pytanie brzmi... Zaraz, użyj. Pytanie brzmi, gdzie by się ten kod znajdował? Poczekajcie chwilę, ja chciałbym zdrowie odnowić. A tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Szczura wolałbym tu nie spotkać. Ale jest czysto, dobra. Jest czysto, to zgarnijmy sobie kratę. O. Sporo tutaj rzeczy jest. No, dawaj, podnieś krata. Okej, co my tutaj mamy? Patrzcie, kupę żarcia. Przepis na skrzydełko z dżemem. O! Aż sobie zerknę, co tu potrzeba. Zobaczcie. Takie oto rzeczy. Gdzie on tym paluchem pokazuje? Na co on tym paluchem pokazuje? No cóż, no poprzednim razem się, słuchajcie, nie udało ogarnąć tego. No to tym razem się troszeczkę bardziej chyba postaram. Mam taką nadzieję. Te drzwi można już zamknąć i zapamiętajmy, że tu już byliśmy. Tego głąba jeszcze tutaj nie ma. Trzeba pamiętać, to jest poziom... Aha, Captain's Quarters. Dobra, czyli tutaj jest ta kapitańska... Nie wiem, koja, czy jak to się tam nazywa? My idziemy do schodów. W takim wypadeczku. Dobra. Oho. Ach, kurczę. No nie mogę go sieknąć. O, dobra, sieknąłem. Ach, skaczę. Dobra. Uff, trochę mnie poharatał. Skubaniec, co było blisko. To jest chyba ten, co nas zabił poprzednio, tak mi się wydaje. Co tutaj jest? Bar. O, tam jest część mechaniczna. Mm. No dobrze. Wiecie co? Jeszcze coś łazi. Ale z moim życiem to jest tak krucho trochę. Ja tu sobie może postoję przez chwilę. Ze względu na fakt, że no, to moje zdrowie jest na takim, a nie innym poziomie. Ogarnijmy sobie to mięcho tutaj. To tu. O. Żeby tego nie stracić. Ciekawy jestem, czy on by się zrespił na naszych oczach. Ale dobra, słuchajcie, ja chwilę tutaj postoję, przetestuję to, czy on się zrespi na naszych oczach, czy też nie. No i oczywiście do was wrócę. O, a jeśli tak... Wiecie co? Czekajcie, a ja bym stał na stole. Dobra, to będę dywagował na ten temat później. Jak na razie chwila przerwy. Dobra, idziemy, bo to nie ma co tutaj siedzieć. Ach, tutaj cały pokład jest, dobra. A jeżeli to bym otworzył, to co będzie? A, taki balkonik. A, to wiecie co? To czekajcie chwilę, mam pomysł.
Aha, dobra. Co wam to, co powiedziałem? Nie mam pomysłu. Chodźmy tędy, w takim razie. Wymagana karta magnetyczna, szlak by to trafił. Okej, okay, coś tutaj będzie. Jakiś room size? Nie, room size'a nie ma. Ale za to mam część mechaniczną. Okej. Okay. I znowu kupa plastiku. Tego się otworzyć nie da. Ale to może nawet lepiej. Dobra, co tutaj? Kod czterocyfrowy, a to do tego sejfu? Czekajcie, teraz jak to... Kokosowy kurczak, okej, jeszcze przepisy mamy. Dobra. Fajnie, czyli kod czterocyfrowy zdobyliśmy. No jeszcze ta karta magnetyczna by się przydała. Ale wyjdźmy sobie, bo tam widziałem na zewnątrz jeszcze coś jest. Tutaj chyba tych badziewiaków nie ma, wiecie? Ja będę zamykał drzwi w razie W. Ogólnie rzecz ujmując, stateczek jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No, stateczek jest ładny. Warto się rozejrzeć tutaj jeszcze, czy czegoś nie będzie. Bo to jednak wiecie. Aha, i tutaj to są wszystko te piętra? Ja mam tak każde jedno ogarnąć? Proszę państwa, to trochę zajmie. Jednak to trochę zajmie. Gdzie nasza tratwa? Nasza tratwa to chyba z drugiej strony gdzieś jest. Nie? Czy... Nie, no powinna być. A, już nie wiem. W sumie już nie wiem, gdzie jest nasza tratwa, ale zobaczymy tam po drugiej stronie, bo trochę się zaniepokoiłem. Dobra, tutaj nie widzę żadnego badziewiaka. Ale sobie wskoczę, żeby mieć pewność. Jak tam latarka? O kurczę, latarka już na wyczerpaniu jest. To wiecie co, może ja ją zdejmę na razie. Aha, to będzie za ciemno jednak. Po meblach trzeba skakać, kurde. Co to jest? Podnieś kula. Kula, słuchajcie, nabój. Dobra, część mechaniczna. Tu jakiś kluczyk, ale tego podnieść nie możemy. Dobra, idziemy dalej. Trzeba przetrzepać tutaj wszystko. Co to jest? Notatka kolejna. A tam już chodzi chyba badziewiak na górze. Nie widzę gościa. Dobrze, poczytajmy notatkę. Co my tutaj mamy? Nazywam się Olof Wilkstrom. Jeśli ktokolwiek tego słucha, niech uzna to za moją ostatnią wolę i testament. Przyznaję, uciekłem. Zostawiłem za sobą wielu ludzi i sam projekt Reformacja. Być może świat nie musiałby tonąć, ale koniec końców jestem tylko jednym człowiekiem. Nie mogłem tu odegrać większej roli, prawda? Olofie, łódź jest gotowa. Zostawiam statek i ludzi z konieczności, nie strachu. Choroba kapitana sprawiła, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Silnik nie chce ruszyć. To go napraw. Na czym to ja... Ach tak, być może znajdziemy inne, suche miejsce bliżej południa. Może przyjmą nas sanktuaria na Arktyce. Przydadzą im się kolejne parę rąk do pracy. Wąż od paliwa został przerwany. Być może powitamy zupełnie nową erę. Jak to przerwany? Właściwie wygląda na przerzuty, sukinsyn. Olof wlazł do szalupy. Brać go. Dobra, napijmy się, bo tutaj widzę, że jest już problem. Nie łe, tylko chłopie, ogarnij się, naprawdę. I trzeba zjeść. O, gościu tam już stąpa sobie. Czy ja byłbym w stanie go stąd ustrzelić jakoś? Nie, są to raczej chyba nie. Okej, jest ciemno, słuchajcie. Jest ciemno, w związku z tym... Na razie się nie pchamy tam, gdzie są szczurzaki. Bo to...
myślę, że nie ma większego sensu. O, patrzcie, w basenie jeszcze jest tutaj ten. Część mechaniczna. Ile my w ogóle mamy tego, części mechaniczne? Mamy 5, a mieliśmy tam zdobyć... Tam chyba zapalniczka jeszcze była potrzebna. Problem polega na tym, szanowni państwo, że ja nie mam już desek. A tych tutaj nie da się ściąć. I wydaje mi się, że trzeba będzie w końcu ogarnąć to w taki oto sposób, że odbić, pozbierać trochę materiałów i wrócić. Myślę, że to będzie sensowne rozwiązanie. Drzwi są zamknięte z drugiej strony. Aha, dobra. To nie stanowi to problemu. Nasza tratwa tam jest. Więc w porządku. W sumie można byłoby tutaj zeskoczyć tak naprawdę. No jeżeli będzie taka potrzeba, to mamy... mamy taką opcję. No dobra. Cóż począć? Idziemy dalej, nie? Albo wiecie co, czekajcie, nie. Wróćmy na tratwę i zróbmy sobie jeszcze jedną latarkę. To będzie dobre rozwiązanie w tej sytuacji. Jestem w stanie tu przeskoczyć? A zrobię sobie jakiś kuj-kuj? Zrobiłem. A o co mnie tam... Jakby mnie coś dziabnęło. Także tak to zrobimy, słuchajcie, bo to nie ma sensu po ciemku łazić. Tutaj jeszcze uzupełnimy zapasy wody, bo tu jeszcze mam mięsko. To jest to mięso, proszę państwa, tego badziewiaka. Gotowane mięso. Więc całkiem nieźle. Oczywiście tutaj ja sobie odłożę to, co nie jest potrzebne, jak na razie. Bo nie ma sensu się, wiecie, wypultać ze wszystkich zasobów. Natomiast za moment tutaj wrócimy. Chyba, że... czekajcie. No dobra, to odkładamy. Te przepisy tutaj damy na razie. I to tutaj. Natomiast maść z pnącza... Będzie gdzie indziej. Dobra, znikła już ta latarka nagłowna. Więc teraz sobie to ogarniemy. Latarka na głowę, bateria. Okej, no trzeba baterię zrobić. Linę to bym miał i odpadki bym miał. To niepotrzebnie te odpadki schowałem. Wy chcecie światło, słuchajcie. No ja też bym chciał. Ja też bym chciał światło. I co tam jeszcze? Aha, no to baterię najpierw trzeba. Czekajcie. Bateryjka. Sztabka miedzi, plastik. Dobra. Sztabka miedzi to tutaj będzie. Pyk. I plastik to będzie tu. Pyk. Spuszczmy baterię. No i teraz można latarkę na głowę. Ciach. Dobra, mamy to. No i dzięki temu będziemy mogli jeszcze raz tam pocisnąć. Wiemy już mniej więcej, gdzie są, jakie te. O, właśnie, teraz jak będziemy szli, proszę państwa, to będzie można safe otworzyć. Tam trzeba będzie tego badziewiaka jeszcze raz zabić. Więc idziemy spać. I przygotujmy się, bo on oczywiście jak śpi, to traci głód i tak dalej. To jest jakby normalne. Wypełnijmy sobie tutaj buteleczkę, a my użyjemy kubeczka w celu napełnienia kuwety wodą. Bo... lepiej, żeby ona tutaj była i czekała na nas. Jeszcze nie próbowałem tego stwora zabić, słuchajcie, z łuku, bo to takie troszeczkę, powiem szczerze, jest ciężkie. Ale mogę zabić za to mewę. Pyk. Prosto w czambo. Podnieś strzała.
Tutaj, żebyśmy mieli jakiś zapas żarcia, bo wiecie, różnie bywa. O, jak ją! No to było dobre. Wyprostowało. Dobrze. To mamy. Gdyby dało się tam wleźć, słuchajcie, na ten pokład, to byłoby o wiele lepiej. Dobrze, woda widzę, że jest zrobiona. Nie tu, panie, nie tu, tu. O, takie rzeczy to są potrzebne tutaj, słuchajcie. Jeżeli chodzi o wodę, to się od razu napijemy, nie będziemy brali z butelki, tylko prosto tutaj z kubeczka. Znaczy kubeczkiem. No i zaraz coś zjemy i śmigamy. Tylko kubeczek odłożę. Nie ma sensu nosić nadmiaru rzeczy, bo słuchajcie, pierwsza sprawa to byśmy tam się nie załadowali. Z różnymi tam feature'ami, które są, znaczy nie feature'ami, tylko znajdźkami. O. Zobaczmy, ile to fooda ogarnia. Kuźwa, on taki jest, słuchajcie, silny, a tak mało rzeczy da, tak mało głodu uzupełnia, to jest niebywałe. A wracając do myśli, to to nie dałoby to tego. Nie dałoby rady, proszę państwa, się ogarnąć ze wszystkimi rzeczami, nie? A druga kwestia, że stracilibyśmy wszystko w przypadku śmierci. O, ten to taki, kurde, strasznie badziewny posiłek jest. Wodę dostarcza. Lera, no nie chcę suma zjeść. Dobra, to zjedzmy ziemniaczki. To był gratis. Tam iść z pełnym brzuchem. Okej, ciśniemy. Dobra, jesteśmy już w środku. Tutaj to już byliśmy. A, latarka. Zapomniałem. Tutaj to już byliśmy. Więc wiemy co i jak. Ale czekajcie, jeżeli bym... Tam będzie ten badziew, nie? Jeżeli to napnę... O, nie ma badziewia? A to kurde ciekawe. A jednak jest. No powiem wam. Ale gdzie jest reszta moich strzał? Kurde, co on nie połknął? No powiem tak, 3 strzały. O, kable elektryczne też mieliśmy znaleźć. Podnieś notatka i podnieś notatka. Ojejku, aż mi gęsia skórka normalnie wychodzi, jak ja tutaj się walę z tym szczurem. Travel log. Uciekłem z Soder Tile. Pod osłoną nocy jeden z ludzi Jens rozwalił Kesson, zanim władze portu się zorientowały. A co on w Kessonie robił? Po co on się tam schował? Dobra, jak do tej pory żegluga przebiegała bez przeszkód, załoga sprawdziła nasze zasoby. Olof naprawdę spartaczył robotę. Musimy dobić do brzegu i uzupełnić magazyn. Załoga zaczęła flirtować z dziewczynami Olofa, co niezbyt go ucieszyło. Prosił, abym zareagował, jakby to była moja robota. Niedługo dopłyniemy do brzegu. Wciąż ani śladu suchego lądu. Poziom wody musiał wzrosnąć bardziej niż się spodziewaliśmy. Radio milczy. Kasper twierdzi, że owoce niedługo będą do wyrzucenia. Puszki z mięsem też długo nie pociągną. Olof wdał się w bójkę z jednym z członków załogi. Chodziło o Han. Podobno próbował podbierać dziewczynom zapasy. Marynarz spuścił mu niezłe manto. Musimy w końcu dotrzeć na brzeg, rozprostować nogi i zebrać do kupy to, co zostało z załogi. Okej, a tutaj Radio Tower, tutaj coś tam... To już czytaliśmy, ale tutaj były... Czekajcie, bo... Yy...
Błękitne miasta. Dobra, nie będę teraz tego czytał, słuchajcie. Ze względu na fakt, no tam jest jakiś wycinek z gazety, tak? Tutaj już zamkniemy te drzwi, bo tu już wszystko ogarnęliśmy, więc tym się nie przejmuję. Tam już też byliśmy, więc wracamy na te. Wracamy na schody. Tam jeszcze trzeba jednego badziewiaka będzie zabić. Tam na górze, nie? Czekajcie, a tutaj to już też byliśmy. Schody, o. No, poszło trochę lepiej. Przytrzymaj, aby podnieść. Cały czas brakuje nam karty magnetycznej. No. Więc musimy jej poszukać. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Wypuszczę strzałę, słuchajcie, bo niestety ona była cały czas naciągnięta. Jeszcze się upewniam, czy tutaj... O, łazi! Łazi, łazi. Oj, to był pech. To był pech. Dochodzę do wniosku, proszę Państwa, że te badziewiaki są wszędzie tam, gdzie coś się ważniejszego dzieje. Podnieś. I tak się zastanawiam, czy to nie trzeba iść takim tropem właśnie, nie? Żeby się koncentrować na miejscach, w którym oni są. O, zobaczcie, no jest karta magnetyczna, pięknie. No tak, tylko że teraz, kurde, trzeba jeszcze zejść do tam na dół. Pomysł jest taki, żeby... czekajcie, zanim to nastąpi, to żeby tu jeszcze wszystko dokładnie przejrzeć. Wymaga podnośnik. No tak. Chodźmy tam. A, to jest wyjście na ten tutaj. Tutaj są schody. No dobrze, no to zejdźmy w takim wypadku tam, skąd przeszliśmy. No bo tutaj to i tak nie jesteśmy w stanie jak na razie nic zdziałać. O kurde! No tak, one się respią jak cholera, no. No i co? I teraz, kurczę, muszę wypuścić tę strzałę. Tylko po to, żeby ją podnieść. Ale się normalnie... Strasznie szybko się respią, słuchajcie. Dobrze, nie wiadomo, co tam będzie. Ale najwyraźniej nic nie ma. Zielony klucz. Do czego to było potrzebne? Nie pamiętam, do czego było potrzebne. Uff. Dobra. Nie da się zamknąć drzwi. Okej. Zielony klucz. To co, no to idziemy na górę, nie? Znowu się trzeba będzie ponaparzać pewnie z tym jełopem. Tutaj się pewnie gościu zrespił już. O właśnie. O! A, on nie żyje. W porządku. Jak gumiś, kurde, już skakałem.
Dobra, ile my mamy strzał, tak by the way? 9 nam zostało, to... No nie fajnie, ale idzie nam w miarę sprawnie. Napiję się. I trzeba odnowić trochę hapsa, nie? Bo czasami dostaniemy w pierdziel. Dobra, idziemy dalej na górę. Aha. Tutaj jest jakiś pokój. Wymagana bomba. Jak bomba? Nie to chciałem. Zbiornik paliwa. Czyli bomby musimy poszukać. Okej. Okay. Jak tam stoi... No, latarka w połowie jest. Kurczę. Ach, użyj zielony klucz. Wspaniale. Bożeż ty. Gościu! Spadła ode mnie. Masz tu jeszcze strzałę, tak na wszelki wypadek. No dobra. Tu jest tylko jeden, tak? A czego on tutaj mógł pilnować tak naprawdę? Notatka. Dobra. Raport postępów terraformacji terenu, projekt terraformacja, akwen Cape Town ustabilizowany. Przewidywana wydajność rzeki Niger. Aha, ale to nie jest pełna notatka. Czekajcie, szybko sobie tutaj... Dobra, to już wiemy. Tutaj... Dobra, tak szybko sobie tylko machnąłem, żeby mniej więcej wiedzieć, o co może chodzić. O, patrzcie, co to jest? Zapalniczka! No, a to safe? Nie, to szafka jest. I mamy tutaj zasoby, czyli to jest jakaś sypialnia, tak? Taki pokój sypialny jest. Okej. Okay. Tam podejrzewam, że jest wyjście na balkon, tak. Czyli po drugiej stronie również. Ale jeszcze tutaj jest łazienka. Ale jacuzzi, ja cię kręcę. Tuś gacie od piżamy zostawił. Albo to ręcznik jest. Tego się nie da podnieść. Dobra, to chyba wszystko. Zamknijmy tutaj. A, też się nie da zamknąć drzwi. No to kurde, to lipa, no. Przecież jak ja będę tu przechodził, to znowu ten na mnie napadnie. Skubaniec. O, krata. Pięknie. Mamy skrzyneczkę. No i teraz co dalej, bo w tym momencie to tutaj jesteśmy zablokowani, bo bombę potrzebujemy. Ale chwila, bo my chyba wszystko mamy. A tam jeszcze podnośnik by trzeba było ogarnąć. Dobra, pomysł jest taki. Słuchajcie, ze względu na to, że wiecie, jest ciemno. Gdzie jest moja tratwa? Oczywiście, nie po tej stronie. A może po tej? Nie, chyba po drugiej stronie jest moja tratwa. Dobra, ja bym tutaj skoczył stąd, ale do wody. A może jeszcze coś tutaj będzie? Nie, nic tutaj nie ma. Tratwa? A, widać tratwę, dobra. Jakoś do wody chciałbym. Mogę tutaj, o, piętro niżej zejść? O właśnie, piętro niżej. Pyk. Gdzie tam... Tam jest potrzebny ten podnośnik, a gościu już jest tutaj ogarnięty. Ale my to musimy zejść jeszcze niżej. Problem polega na tym, że wiecie... Że jest ciemno, mnie się chce pić. Na gzym się, kurczę.
Dobra, tym razem nic mi się nie stało. Jest dobrze. No to nie jest, słuchajcie, taka misja, gdzie można to zrobić za jednym podejściem. Niestety. Tutaj sobie to ogarnę. Jeszcze jedną zrobię, słuchajcie. Zostawię. O, tam zawias jest też. No to fajnie. To nie jest taka misja, gdzie można to zrobić za jednym podejściem bez kooperacji, nie? Bo to się szybko food kończy i woda, i to jest jakby główny powód. Więc tak, kubeczek mi się już na pewno przyda. Teraz tak, weźmy sobie sztabkę miedzi, bo trzeba baterię zrobić. Bateryjka byłaby tutaj, tak, i potrzebujemy jeszcze plastik, i w sumie to resztę mamy do tego, więc plastik sobie ogarniemy. Aha, więcej plastiku, proszę bardzo, bateryjka, i teraz latarka na głowę, to lina i odpadki, jeszcze więcej odpadków. Linę to weźmiemy stąd, to jest jedna lina, i tutaj będzie druga lina. I dwa razy odpadki. O, tu jeszcze widzę, że szkło mamy. Tutaj mamy szkło. Dwa razy odpadki. Proszę. Pyk. No. Tak, żeby nie trzeba było kursować w tej wewte. I teraz chciałbym odłożyć... Naprawdę? Chciałbym odłożyć te rzeczy, które tu powinny zostać. Pełno przepisów mamy, słuchajcie. Wyborny sum. To wszystko później będziemy sobie ogarniać. Natomiast tutaj, co bym chciał zostawić? Tutaj nic. Tutaj szkło. Tutaj plastik, pyk. I tutaj wsadzimy sobie zawiasy. No. Także tak. Aha, tu gluta trzeba wsadzić. Proszę bardzo. I dobrze. Mamy trochę drewna, więc ja jestem w stanie przygotować posiłek. Pyk, pyk, pyk. I do tego napijmy się. Bo ten to na pewno zaraz będzie marudził. I jeszcze tutaj bym uzupełnił sobie butelkę. I trzeba wypełnić kuwetę. Pójdziemy w kimę. I prawdopodobnie mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby tam, słuchajcie, ogarnąć... takie narzędzia, które widzieliśmy, bo to o to chodzi, nie? Dobra. Ten... O! Idziemy spać. Nie no, powiem wam szczerze, że z tego łuku to całkiem dobrze się, całkiem sprawnie się zabija te badziewiaki, tylko... No właśnie, nie dać się haratnąć. Bo z tą włócznią to jest problem, ale z łuku to już tak idzie jakoś to... sprawnie zrobić. Dobra, na to czekałem. To zabieram ze sobą. Tutaj jeszcze to wrzucę na ruszt. Niech się robi. I zostawię dechy, bo dechy są bardzo ważne. Nie mamy desek, więc nie będę tego tracił. W sumie nie wiem, czy te ryby mam ze sobą zabierać i tego buroka. Nie wiadomo po co tak. Chociaż nie, czekajcie. To mogę sobie zjeść. Pójdziemy z pełnym brzuszkiem. Burok może iść z nami. I teraz ogarnijmy temat, proszę państwa. Tam nie wiem czego, no tych narzędzi czy coś tam. To co było na dole, nie? Mamy teraz na razie mamy dwie latarki. Ale dobrze, bo dzięki temu trochę dłużej będziemy w stanie tam być. Idę tędy, bo się boję rekina, bo nie chcę, żeby tam skubaniec mnie chapnął, bo to wiecie. Utrata zdrowia, później to zdrowie się długo odnawia i to takie, wiecie, bez sensu zupełnie. No więc to tak trochę skacze jak przygłup może, ale... Dobra, ogarnimy sobie już latareczkę, pyk, i ciśniemy. Tutaj to nie mamy się czego obawiać, bo tu już byliśmy, tutaj wszystko wiemy. Tylko pytanie brzmi... To chyba tam było gdzieś, nie? Chyba gdzieś tutaj było. Nie, to jest kuchnia. To tutaj chyba było.
Zdaje się, tak. A się wystraszyłem, kurde. Użyj kable elektryczne, zapalniczka i zbiornik paliwa i kula, proszę. O, bomba! No, super. Użyj 5 części mechanicznych i podnośnik. No, no to słuchajcie, to teraz będzie kapitalna sprawa. Kapitalna sprawa, trzeba się dostać z powrotem na górę. I pozabijać tych badziewiaków na nowo. Więc to widzicie, no to takie perpetuum mobile, kurczę, to jak z rekinem, no ale co poradzić, no? Chociaż tutaj jednego nie musimy zabijać, ale tutaj tego to trzeba będzie. Pyk. Ale skuba mnie skacze. No skubańcu ty. Najpierw wiecie co? A może ja bym go zostawił, nie? Tak jak rekina. 7 strzał mi zostało. Tak jak rekina bym skubańca zostawił, nie? Raz mnie haratnął, to jeszcze nie ma tragedii. Tutaj jeden był, ale... Wiecie co? Zabiję go też, bo... Nie ma go? A był tutaj przecież. Ha. Ciekawe, tu się nie zrespił, a na dole się zrespił. Chyba, że on gdzieś poszedł tam naokoło. Ciekawe. No i co ja mam teraz zrobić z tą strzałą, bo mam naciągniętą i dobra, no... Oddawaj. Użyj podnośnik. Latarka się zepsuła. Tu jest czysto. Krata. Notatka. Szybko ją przeczytajmy. Następny travel log. Dobra, na razie na spokojnie, słuchajcie. To jest dziennik podróży. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze można ciekawego znaleźć. Ale strasznie głośno sapie gdzieś. Nie wiem, gdzie on to sapie, ale... Nie należy to do przyjemnych dźwięków, powiem szczerze. I sorki, że ja tak mało gadam w dniu dzisiejszym, ale staram się skoncentrować tutaj, bo wiecie, to już... Nagranie trwa 40 minut. A tak naprawdę to wiecie. Dobra, tutaj tej bomby trzeba było użyć. Użyj jedna bomba. Oj. Kurde. Nie straciłem życia. Jakieś osiągnięcie na Steamie mi się odblokowało. Ale tu jest rzeczy, słuchajcie. To tak jakby, wiecie, wygrać w Totka, nie? Co my tutaj mamy? Fajne, fajne. Jest safe? Nie, lodówka. Co to jest? Projekt Ster, proszę państwa. Pięknie, będziemy mogli... A to? Projekt Silnik. No to jeszcze lepiej. Słuchajcie, ha, kapitalna sprawa. A to? Notatka. Jakoś coś tam Balboa było chyba napisane. Co tu było napisane? A, nowe kordy mamy, słuchajcie. 19-20. Nowe kordy mamy. No to fajnie. Tutaj jeszcze mamy notatkę. To odczytajmy. Zostały jeszcze suche miejsca. Zamknij się, Mati. Nie pomagasz. Cholera, jak to wyłączyć? Sam się zamknij. Widziałem je. Widziałem opracowane plany. Plany makiety. Nic więcej. Jak w ogóle chcesz się tam dostać?
Świat zatonął, weź się w garść. Nie tu, a tam, bliżej południa. To nadal jest ziemia, tylko skuta lodem. Antarktyka. Przygotowali te tereny przed nadejściem końca. Zaszyli się, gdy inni umierali w głębinach. Ale pieprzysz. Mówię prawdę. Był tam koleś, wyglądał na Chińczyka. Dryfował na kompletnym odludziu. Chyba całe tygodnia spędził na morzu. Ledwo był w stanie sklecić dwa zdania, zanim wyzionął ducha. Powiedział, że zostały jeszcze trzy miejsca na południu. Zasilają je reaktory fuzyjne. Możemy się tam dostać. Wystarczy, że zmienimy kurs na południe. Hej, ta skała wydaje się trochę za blisko. Nie, nie, nie! Dobra. Ale tutaj jeszcze mamy jedną notatkę. Tak? Dokładnie. I co tu jest napisane? Rubenie, byłam bardzo zgorzkniała, gdy cię zostawiłam. Myślałam, że świat chyli się ku końcowi. Zdawało mi się, że też tak myślisz, ani nie chciałeś tego powiedzieć. Może nawet na niego czekałeś. Może właśnie dlatego pozostawałeś silny. Lecz nigdy mi o tym nie powiedziałeś. Nie zdradziłeś swojego sekretu, a ja musiałam patrzeć, jak znikasz w odmętach własnego umysłu, kiedy świat dookoła popadał w ruinę. Musiałam patrzeć na apokalipsę u twojego boku, a to było już zbyt wiele. Wybacz, że uciekłam. Teraz mi głupio. Wilk Strom nic nie podejrzewał. Żaden z tych biednych głupców nie miał pojęcia. Gdy kapitan zniknął, po prostu dryfowali bez celu. Natknęli się na przepływający statek i obrabowali go z żywności. Minęły dwa tygodnie, zanim zapasy się skończyły i rzucili się na siebie. Utknęliśmy u podnóża góry pośrodku bezkresnego błękitu. Zostaliśmy tylko my. Jesteśmy głodni i przerażeni, ale nie możemy tutaj zostać. Skierujemy się tak daleko na południe, jak to możliwe. Mati mówi, że znajdziemy tam suchy ląd. Odszukaj mnie. Pewnie nie uwierzysz, ale nadal cię kocham. Han. No widzicie. Historia się rozkręca. Proszę państwa, no to my już żeśmy cały statek ogarnęli. W takim razie. O, jeszcze krata, proszę bardzo. Patrzcie, co mamy! Śrubki! Sztabka to takie rzeczy! I jeszcze zina. A co to jest? Biopaliwo, można go użyć do napędzania niektórych maszyn. No kapitalna sprawa, słuchajcie. Ale żeśmy dostali nagrody. No fajnie, fajnie. Dobra, to teraz to jest co? O, to tędy sobie zejdziemy, już tam nie będziemy kombinować. Tylko gdzie jest moja tratwa? Powinna być po tej stronie. Tak, jest ta moja tratwa, słuchajcie. Także już tutaj nie kombinuję. Hop. My już żeśmy wszystko zaliczyli. Jak mi się wydaje. O, o! No dobra, na koniec jeszcze kuku musiałem sobie zrobić. I teraz, proszę państwa, no trzeba ruszać w dalszą drogę, ponieważ czekają nas inne przygody. Natomiast ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę za udaną akcję i no co, no komentarze mile widziane. Czekam na pochwały. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.